Komisar, głos zabierze pan Jaki. Proszę bardzo. Przewodnicząca, pani komisarz, ja widzę, że lewica to przyjmuje taką logikę, że należy przyjąć wszystkich, generalnie otworzyć granice i przyjmować kogo się da, ale nie do wszystkich krajów europejskich, tylko do tych biedniejszych na wschodzie, bo swoje własne bogatsze kraje to już dawno pozamykaliśmy. Na przykład Holandia, no bo tutaj holenderska pani poseł mówi, że przyjmować wszystkich. A ile Holandia przyjęła Ukraińców, ile jest gotowa przyjąć tych prawdziwych uchodźców z Ukrainy? A ile jest w stanie zapłacić? Bo ja pamiętam, że Holender, pan Timmermans, mówił w 2016 roku, że należy, że każdy kraj, który nie przyjmie uchodźców, powinien płacić za jednego uchodźca 250 tysięcy euro, za jednego uchodźcę. I to negatywnie, prawda? A teraz jak Polska na przykład przyjmuje uchodźców, to już mówi, że nie 250 tysięcy, teraz już nie zapłacimy nic. I jak to się stało, że Erdoganowi potrafiliście zapłacić 8 miliardów euro za to, żeby trzymał uchodźców w jakichś podłych namiotach i jemu zapłaciliście za to, a teraz Polska jak przyjmuje do własnych domów, nie w podłych namiotach, przyjmuje więcej uchodźców niż wy przyjęliście w całej Unii Europejskiej od 2015 roku, nie chcecie zapłacić nic. No to ja się pytam, jak to jest, pani komisarz? Czy ci uchodźcy, co są pod granicą turecką, oni mają jakąś inną wartość niż ci, którzy są przyjęci w polskich domach? I ja nawet nie liczę na to, że wy na to w jakiś sposób odpowiecie. Ta wasza hipokryzja jest wręcz legendarna. Przyjedzie mi tutaj holenderski poseł i będzie opowiadał o tym, natychmiast przyjmować więcej uchodźców, ale do Polski, a nie do Holandii. Bo my w Holandii to będziemy sobie swoje pieniążki wydawać na ekskluzywne życie, a Polacy biedniejsi niech płacą za uchodźców, ale chcemy więcej uchodźców. Dość tej hipokryzji.